Witamy na wyspie Guam. Jesteśmy teraz na Oceanie Spokojnym na wyspie Guam. To co przyjechaliśmy, wynajęliśmy auto i jedziemy do naszego hosta Airbnb. Jest nasz pokoik. Jest taki elegancki, z dużym telewizorem, klimatyzacją. Ładny pokój? W dzisiejszym odcinku chcemy Wam pokazać najbardziej amerykańskie, naszym zdaniem, atrakcje, których można doświadczyć na Guamie. Więc jeśli chcecie się dowiedzieć, co można robić na Guamie, żeby poczuć się jak prawdziwy Amerykanin, to zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Dojechaliśmy już na plażę. Prawie jak na Okinawie, tylko więcej koreańczyków to jest. To my już skończyliśmy wylegiwanie się na plaży i zabawę w morzu. Ajko, Guamo ga kitaciosu ni kuba kusarenakute yokatta ne. Yokatta, misaeru ne. Arigato ne. Kore chotto Guamo no rekushi o kantan ni sasume shitai to omimasu. Guamo wa mazu 西洋人として初めてグアムに上陸したのはマゼラン。彼が来たのは1521年だと言われています。ドライブの途中で、ウマタック村という村に寄りました。ここは、ウマタック湾といって1521年にマゼランが上陸した場所だと言われています。ここはスペイン統治時代に砦があった場所で、そこの砦に大砲が設置されてあって、 ここを通る海賊船かなんかを撃っていた場所のようです。彼がその上陸する前はそのグアムのチャモロ文化という文化がこの島では栄えていたんですけど、彼らの文化は文字を持たなかったので、それがどういう文化だったのかっていうのは、はっきり分かってませんが、高度に発達した文明だったというふうに言われてます。 で、その後、1668年にスペイン出身の宣教師がやってきて、ここでカトリックを宣教して、大体ほぼほぼその後ほとんどのグアムの人がカトリックになりました。で、その後、1898年にアメリカとスペイン内で戦争が始まって、スペインの統治時代200年以上かなり長い間続いたんですけど、 その後アメリカの領地になりました。で、1941年、日本軍がパールハーバーに攻撃を開始した日と同じ日に、グアムの方にも空爆が始まって、それから2年7ヶ月の間、グアムは日本軍の占領下にありました。そして1944年にサイパンを占領したアメリカ軍が グアムの方に上陸して、それで激しい戦闘があり、結果日本軍が負けて、グアムはまたアメリカの領土になりました。1944年7月21日にここからアメリカ軍が上陸を開始して、この場所は非常に激しい戦闘がこの場所で行われました。Tutaj Amerykanie wysiedli z barek desantowych, musieli walczyć na takiej płaskiej tutaj plaży. Mówię, szczerze powiedziawszy, koszmarne miejsce na desant. Z
gór ostrzał, artyleria, karabiny maszynowe. Także bunkry, karabiny maszynowe, artyleria. Tu tak samo, ze wszystkich stron jesteś ostrzeliwany. Jedną z ciekawszych rzeczy na Guamie jest historia. Historia tej wyspy, a przede wszystkim historia II wojny światowej. Można odwiedzić wiele ciekawych miejsc związanych właśnie z tym konfliktem między Japonią a Stanami Zjednoczonymi. Teraz jesteśmy w Gun Beach, to jest nazwa beach. Niewielka dość plaża, ale ładna, można się kąpać, widać. Szukamy pozostałości po II wojnie światowej tutaj na Guamie. Jest! Znaleźliśmy starą japońską armatę. Tutaj przy skale, ledwo widoczna, ale wciąż jest. Pozostałości jeszcze chyba bunkrów tu są. A tutaj widzimy umocnienia wbudowane w skałę. Pewnie były jeszcze jakieś tunele do tego, ale teraz już są zasypane, nie ma do niego dostępu. Jakaś trochę mroczna uliczka, ale tam już nic nie ma. Tak to wygląda. Jedna z ostatnich japońskich dział na wyspie Guam. Bunkier jeszcze jest otwarty, można wejść do środka. Próbujemy, jest strasznie ciasno, ale możemy jakoś uda się wcisnąć. Da się przejść. Jak wygląda w środku? Tu macie otwór. Widać z niego tą zatokę. No i tutaj pewnie karabin maszynowy stała, bo jakaś artyleria ostrzeliwała w kierunku morza. Teraz nad laguną Kokosu, jest tam za nami. Można na nią popłynąć statkiem, ale już ich nie ma. Kolejna popularna atrakcja na Guamie to skuter wodny. Przeszka łódką, przeszka na bananie. Jesteśmy już w mieście, idziemy szukać czegoś do jedzenia, jak to znalazł jakąś dobrą restaurację. Zrobimy. A jako nani ga osusume? Barbecue ga osusume da so desu. Na zdrowie, witamy na wyspie Guam. Ajko, jak żeberka? To są żeberka po polsku. Żeberka. Cieperka. Cieperka. Bardzo duże. Bardzo duże. Jemy. Ja ima kara ohirowahan. Koko wa Guam no best hamburger ga taberareru restoran da so desu. Burger? Cheeseburger? Jesteśmy teraz w tej hamburgerowni. Słusznie weźmy się o to, że tutaj praktycznie sami Koreańczycy. Nie ma żadnych Amerykanów, są tylko turyści z Korei, tej południowej. Patrzcie na te hamburgery, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ja nie wiem, ile to na hamburger. Giant hamburger. This is America, you gotta eat. Ale biski to jest to największy hamburger, kiedykolwiek widziałem. To jest mała ręka. To jest hamburger. W takim razie robimy test największego hamburgera, jaki widziałem w życiu.
Jak mam to zjeść? Jak mam to w ogóle włożyć do ust? Bułka z sezamem, bardzo mięciutka. Smaczna. A ten kawał mięcha w środku jest po prostu gigantyczny, jeszcze z serem dodatkowym. Patrz, jak to wygląda. Także można znaleźć dużo takich starożytnych zabytków, na przykład jaskinie. Szukamy teraz właśnie takiej jaskini, gdzie mieszkali tubylcy, mieszkańcy tej wyspy niegdyś, ale nie możemy znaleźć. I coś Google Map też nawala. Jedyne co znajdujemy to to. Are you going to listen to me in English or do I have to speak to you in 12 gauge? Okej, papa, dziękujemy. Papa. Papa, Ajko. Pa. Mówimy papa. Czasem w USA trochę jest to stresujące, że do końca nie wiem, gdzie jest czyjeś private property. Ja się boję tak chodzić właśnie szukając czegoś, bo się boję, że zaliczę kulkę po prostu od jakiegoś szaleńca, który mnie zaraz rozwali po prostu, bo przypadkiem wszedłem na jego posesję, nie? Więc szczególnie jak biegam rano, to tak troszeczkę się stresuję, jak gdzieś tam takimi mniejszymi uliczkami się staram przebiec. Prowadzenie samochodu po Guamie to czysta przyjemność. Bardzo łatwo się tutaj prowadzi, bardzo przyjemnie. Szerokie drogi, dużo miejsca do parkowania bez problemu. No i właśnie takie drive'u, prawda? Road trip. No i właśnie taki road trip tutaj w USA, no i przede wszystkim na takich wyspach, to naprawdę wspaniała przygoda i zdecydowanie potrzebne jest auto, żeby tu w ogóle się poruszyć, bo autobusów jest mało i rzadko jeżdżą. Auto trzeba mieć. グアムは海だけではなくて山の自然もとっても綺麗なのでちょっと今からその滝を見に行ってみたいと思います。今からこのケーブルカーに乗って滝の方に向かいます。Ładny park z wodospadami, wejściówka $20 od osoby, trochę drogo, ale tu nie tylko jest ten wodospad, ale jakieś muzea, jakaś ciuchcia oraz jaskinia, w której ukrywał się przez 28 lat japoński żołnierz, który został tutaj po II wojnie światowej. Bardzo znana historia i zaraz się tam udamy. Znajduje się taka replika tej jaskini, w której przebywał ten żołnierz Yokoi Shoichi. No niewiele tutaj widać. Ale właśnie w takiej dżungli przez 28 lat żył. Teraz tutaj jest ołtarzyk buddyjski. No jest taka chatka, gdzie można zobaczyć zdjęcia z tym człowiekiem. Tak wyglądała ta jego jaskinia, w której został odkryty w 72 roku w styczniu. Ona miała 3 metry długości, tu był otwór na komin, tu wejście. No i on sobie tak siedział, tutaj na taki mały domek. Wychodził tylko w nocy, żeby nikt go nie znalazł. Musimy się stamtąd ewakuować, ponieważ komary tak żrą po prostu, że nie da się wytrzymać, więc wyobraźcie sobie, że tutaj żyjecie 28 lat i was żrą non stop komary.
I teraz pytanie, dlaczego on w ogóle siedział w tej dżungli przez 28 lat? Chodzi o to, że on nie wiedział, że zakończyła się druga wojna światowa. Tutaj jak Amerykanie zaatakowali i odbili Guam w 1944 roku, to wielu żołnierzy właśnie uciekło do dżungli. No i on był jednym z nich. I tylko on przeżył. Schował się, bo bał się, że zostanie odkryty, prowadzić Nie chodziło o to, że on chciał prowadzić jakąś partyzantkę i walczyć z Amerykanami, tylko po prostu nie chciał być odkryty przez nich i dlatego siedział w tej norze w pośrodku dżungli. Okej, ale to już jest zabawne. Sprzedają pocztówki z tym żołnierzem. Mogę sobie wysłać pocztą do rodziny. Dzisiaj は非常にアメリカらしい遊びをしたいと思います。これ、ガンシューティング。 Wzięliśmy kurs LAPA, couple course, a ja jeszcze dodatkowo wybiorę snajperki dla siebie, bo jestem no, trochę podjarany karabinem snajperskim. Chciałbym spróbować. Weźmy się na strzelnicy. Będziemy zaraz strzelać. Po raz pierwszy będę w prawdziwej broni strzelał, Aiko tak samo. Bo to co było w Korei Północnej to się nie liczy. Tu mamy 9 mm, to jest 45, to pociski do M4, to jest 5,56. I kawa jest taka? 9 mil. なんか一発当たったみたい。一発だけ？当たった。当たったよ。うん。4発ぐらい当たったよ。本当？そんなに当たってた。チャス na rewolwer, 38. あの、レボルバーの方が反動は少ない。 ロックの方がすごい結構強いインパクトが。 Teraz na poważnie strzelanie się zaczynamy. M4. A ja zaraz z tego cudeńka będę strzelał. Beretta M95, ale givera. Try picking it up. そうですね。重い。はい、ここ感想は？なんか結構銃が重くて、特にそのショットガン、ちょっとゾンビと戦える自信がないです。じゃあPUBGは特にしなくていいや。 じゃあグアムの旅はここで終わりです。皆さん見てくれてありがとうございます。ガンパラチャンネルに登録してない人は登録よろしくお願いします。皆さんグアムの旅どう思ったかぜひコメントをお願いします。じゃあまた次の日で会いましょう。ラザバルチェーニャー。